dobry, dzień dobry. Robi się naprawdę jesiennie, więc czas wprowadzić do życia trochę magii. I właśnie ten weekend będzie bardzo magiczny. Zabieramy Was do świata Harry'ego Pottera. Myślę, że wiele osób się przenosi do tego świata z końcówką października, początkiem listopada, bo po prostu jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Jadę właśnie do moich rodziców po elementy stroju Hermiony. No i witamy w świecie Harry'ego Pottera. Tutaj może bardziej halloweenowo też się przyda, wykorzystamy, ale to jest oryginalny strój. Zaraz Wam pokażę na zdjęciach sprzed lat. Koło mnie oryginalny Harry Potter, którego byłam Hermioną. Nasz szaliczek sięga zaklęć. Czy Harry Potter chce się pojawić magicznie? Czy znika? Może ty. Mnie? Aha. Dobra, na zdjęciach się pokażę. To są oryginalne nasze zaklęcia. Jest różdżka, ale różdżka nieco zdezelowana, także trzeba do kogo? Do Ollivandera? Do naprawy? Nie wiem, słucha. Możecie napisać w komentarzach, bo mnie rodzina nie słucha. I oryginalny kapelusz sprzed lat. Ale po co mi to wszystko, jeszcze nie powiedziałam. Ta-da! To było kilka lat temu, jakiś czas. I bardzo potrzebuję tych zdjęć na jutro. Jest Hermiona i Harry. No i teraz jestem gotowa na tę pogodę. Czarownica odwiedziła dobrą wróżkę, która załatwiła ją jej przepiękną fryzurę. Jestem już gotowa, lecę do domku, dopakujemy się i ruszamy do Warszawy. Szkoda tylko, że walizki się magicznie nie zapakowały. Miałam być Hermioną, ale jeszcze rozważam, bo korona też mi pasuje. Mieliśmy lecieć miotłą, ale się rozpadało i jedziemy samochodem. Dlaczego ten weekend jest taki magiczny, już tłumaczę. Pretekstem, żeby to wszystko rozpocząć, jest to, że jutro jadę na nagrywki dla Empiku i to będą takie wspomnienia sprzed lat. Dotyczące Harry'ego Pottera oczywiście. No właśnie, bo ja o północy czekałam na wszystkie części po kolei, z rodzicami, z bratem, później na premiery filmów i po prostu musieliśmy pierwsi wszystko przeczytać, wszystko obejrzeć i po prostu to jest całe nasze dzieciństwo. A dzisiaj zabieramy Was na ulicę smoczą, no i nie będzie na pewno ział nudą, tylko będzie ział ten smok magicznym ogniem magii. I będzie magicznie, bo jedziemy do kawiarni Harry'ego Pottera. Tak jest, właśnie przy ulicy Smoczej w Warszawie. Jest pierwsza w Warszawie kawiarnia w stylu Harry'ego. Liczymy, że będą deserki i będzie espresso patronum i takie różne fajne klimatyczne. Dyniowe. O, tam piwo kremowe mieli w Harry Potterze, ale no, właśnie w tej kawiarni chyba nie ma. Ale jeszcze, bo tam się coś dopiero powstaje i tak dalej, także zaraz sprawdzimy, co tam już na nas czeka. Dotarliśmy na miejsce, ale miejsca nie ma. No, mega. Fajny klimacik, ale wszystko pozajmowałam. I jeszcze przed chwilą były tiary przydziału, ale czekamy w kolejce. Nie wiem, czy już nie zjedli ostatnich naszych tiar. Teraz nie będziemy wiedzieć, jakiego domu jest. Za tym obrazem jest magiczne przejście do toalety. No i zły czarodziej przed nami zniknął naszą ostatnią tiarę. Zjadł ostatnią tiarę. A widziałem jeszcze, że ludzie jedzą te tiary i nie wiedzieli, że ten kolor oznacza jaki dom i po prostu zjadali to takie bez patrzenia. Nie. A to pokazuje, z jakiego domu jesteś, zależy od koloru babeczki. No, może pozostaje nam sobie zrobić zdjęcie z tabliczką Ulica Smocza. Miejsce przeurocze, przewspaniałe, przemagiczne, ale zajęte, także dużo jest czarodziejów w Warszawie. Tak. Może jeszcze teraz się uda, ale jutro akurat mamy czas ograniczony. Także musimy coś sobie wyczarować na szybko. Biedronce! Za to kolację sobie wyczarowaliśmy pięknie. O, i teraz mam lustro, pokażę Wam tego vloga. Nagrywamy po raz pierwszy nowym aparatem, kamerką. Zjedliśmy pysznego pad thaia, a teraz jedziemy do hotelu się zameldować. I może nie mamy tiary przydziału, ale wieczór będzie równie magiczny. Tutaj miejsce też związane dla nas z Harry, ale z Tysem. Byliśmy na koncercie na Narodowym. Mijamy właśnie w drodze do hotelu. I jesteśmy! Magicznie pojawiliśmy się w hotelu. Tu będzie nasz wieczór filmowy w stylu Harry'ego Pottera. Wskoczyłam pod prysznic i właśnie się zabieram za robienie maseczki, którą dorwałam w Biedronce. Jak robiliśmy sobie zakupy na wieczór, mamy mnóstwo przekąsek na nasz seans filmowy. A, od razu otworzyłam dwie. Dobra. Peeling i maseczka. Już prawie wskoczyliśmy pod kołderkę, ale się zorientowałam, że brakuje mi wieczornej herbatki. Robiliśmy sobie wieczorną herbatkę. Wieczornego piwka.
Tak, więc wylądowaliśmy w restauracji hotelowej. Ale teraz nie wiem, bo powiedziałam, że to jest wieczorna herbata, a to jest że śniadaniowa. I co się teraz wydarzy? Zaryzykujmy. No teraz można wskoczyć do łóżeczka. Jesteśmy przygotowani na seans. Odpalamy pierwszą część Harry'ego Pottera. Dum, dum, dum. Schowaliśmy się już przed przekąskami pod kołdrą i mamy seans w namiocie. Glamping. Maraton to maraton. Odpalamy drugą część. Tak to można leżeć w hotelu. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. No dzisiaj to nie Harry Potter czaruje, tylko no. Chyba Elza. Jest tak zimno i wieje mega. No ale większość dnia planujemy być w pomieszczeniach. Teraz Rafciu mnie odwozi na nagrywki wspomnień o wizytach w Empiku na premierach Harry'ego Pottera, także wracam do dzieciństwa. A potem się spotykamy i chyba się uda zgrać z naszym kumplem tutaj, także się cieszymy bardzo. Ale to się wszystko jeszcze musi dograć. Dzisiaj miałam rewelacyjne nagrywki, iście magiczne, latałam na miotle, także sama nie mogę się doczekać efektów i jak tylko się coś pojawi, to się na pewno chętnie podzielę, bo naprawdę to były super wspominki. A teraz mamy dzisiaj jeszcze całe popołudnie i wieczór w Warszawie. No to teraz jesień na całego, już wypoczywamy i zobaczcie, jakie to łączeństwo, no po prostu luks. Jesieniara, uwaga, zdrówko. Cyk, każdy inny kubeczek. Oczywiście tutaj dyniowe wersje też testujemy jesiennie. Wyruszyliśmy na spacer po warszawskiej Pradze i mamy pierwsze kasztany. Dotarliśmy spacerkiem nad Balaton. Warszawski, przepiękne słońce, ale nie dajcie się oszukać, jest lodowato. I wieje. Wieje. Ale mamy kasztany. Zasłaniam wam cieniem moje kasztany. Kasztaniaki. No, cudna miejscówka i z drugiej strony takie towarzycho. A teraz, proszę państwa, czas na kino. Tym razem nie Harry Potter, a podrabianie zakochani. Lecimy na seans. Dostaliśmy zaproszenie od Best Films i zaraz lecimy na komedię romantyczną. My już po kinie złapaliśmy kawkę i lecimy w trasę. Bardzo fajny film. Tak, usiedliśmy się. Na początku się bałam, że będzie taka głupawa komedia, ale potem... ubawiliśmy. Na pożegnanie piękny widoczek, jak tam kolorowo jest po drugiej stronie wyspy, Wisły. O, i stadion. Wczoraj wieczorem poczuliśmy, że coś nas trochę rozkłada, więc po powrocie od razu skoczyliśmy pod kołderkę. Dzisiaj też nabieramy mocy, oszczędzamy się i właśnie wyszliśmy z herbatką na świeże powietrze. Oczywiście my długo nie wysiedzimy w miejscu, także tutaj powoli, ale już Rafał rozpoczął trening łuczniczy. Ja się dziś ograniczam do kibicowania, założyłam dwie bluzy i teraz jest mi fantastycznie. No to tyle by było z odpoczynku u Rafała. No, ale będzie pięknie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy powrót ciepełka, jest mega przyjemnie na zewnątrz, więc korzystamy. Wyszliśmy z Kamą do ogrodu. Ja lekko tracę głos po wczorajszych zajęciach, ale w sumie takie w klimacie Halloween mogę prowadzić bez problemu czarownicowym głosem. I pracowity tydzień na basenie, a dzisiaj znowu wprowadzamy do życia trochę magii i to właśnie teraz jedziemy do Łodzi. Mamy tak, na Harry'ego Pottera i więzienia z Kabaną w 4D, także będzie mega fajnie. Mamy szalik Gryffindoru, mamy tutaj, no Ada dzisiaj miała mieć rajstopy z nietoperzami. Ale się nie zmieściłam, musiałam. Ale to były w dziale dziecięce kupione. Ale nieprawda, tam było napisane, że dla dorosłych Elki i weszłam. Coś z tą rozmiarówką Dilsa jest nie tak. Poważnie, naprawdę. Ale za to stadium wszystko jest tak, w kolczyki się zmieszczą. Chyba, że zarosłam, bo no nie nosiłam dziurek. Ja też zarosłam. Ale mnie to pesza. Także o, miały być do rajstop, ale o. I cóż, ja mam jeszcze. Nie, to pesza. Co to jest pesza? Teraz musisz coś wymyślić. No, pesza to jest taki Peugeot. Mały rodzaj nietoperza, który jeździ w Peugeot.
Dajcie znać, czy też się wybraliście na Harego w 4D. Zainteresowanie było tak duże, nam się udało w ogóle zaklepać bilety chyba cudem. Zainteresowanie było takie duże, że podobno jeszcze kolejny weekend też będzie właśnie wyświetlany w Cinema City w kilku miastach. Także muszę się jeszcze udać. Podjeżdżamy pod Cinema City, ale trzeba będzie zaparkować jeszcze, a my nasze spóźnieni. Ja powiem, że trochę uświadomił, uwaga, jak będziemy wchodzić do sali. O, jaki koraczek jeszcze. O nie! No miałeś powiedzieć coś śmiesznego. A co? Idą dwie Biedronki na łące. Dobra, dokończ. Jedna mówi drugiej Biedronce. Słyszałaś może kiedyś o Stonce? No to wymyślimy na bieżąco. No i właśnie czekam. Czujesz te rymy? Tak, czuję. O Stonce? Zapytała tej drugiej Biedronce. Dobra, chodziło o to, że tak, o Stonce. Spóźnieni przyjdziemy do kina, a tam jest 4D, czyli fotele się ruszają. Widziały i w ogóle i będziemy się wbiec i na nie wskoczyć. Dwa zające? A ja widziałam je śpiące. Na tamtej łące? Dwa małe bzdące. Ja nie doszedłem do pointu. No się czekam! To się nie do, to już po filmie. O, okej. Okay. Pepko w manufakturze będzie. Miała być kawka w Espresso Patronum w kawiarni w stylu Harry'ego Pottera w Łodzi, ale nie wytrzymamy. Może jeszcze będzie, ale musimy się kawę napić. I mamy wszystko kawowe oprócz tych lodów. Te lody też są kawowe, to są lody z kawą. I wracamy do Hogwartu, tutaj w klimacie. Koszula, mocna piżamka. Teraz mierza. Widziałam jeszcze fajną w Primarku, którąś na pewno sobie wybiorę. Nawet myślę, że spokojnie z domu bym wyszła w takiej. Ej, serio. Jaka fajna jeszcze ta długość. Tak, sukienka. Spoko. Kurde, druga też super, tylko teraz tak założyłam sobie spodenki na rajstopy. Też wygląda to ciekawie. No waham się, czy nie brać obu. A najchętniej jeszcze tam to z Primarka. Dobra, biorę koszulę, piżamkę bym wzięła, jakby był rozmiar większy, bo jednak do spania lubię, jakby było luźniej troszeczkę. Ale to jest cuda. Cztery dyszki. Jesteśmy teraz w Empiku i oglądamy różne wydania Harry'ego. My mamy wszystkie części tych pierwszych wydań, a w ogóle się dowiedziałam niedawno, że już nie wychodzą tak naprawdę te same okładki i tam ta szaty no, graficzne. To wyszło po Harry Potterze. No, ale to też czytaliśmy. No. Tylko teraz tak, szukam jednej, ale widziałam ją tylko na TikToku, tylko po angielsku, taką nie interaktywną, tylko taką, która ma dużo różnych liścików w środku, różnych skrytek. O. I tamta jest najpiękniejsza, ale w ogóle przebieg. O, tu jeszcze są, Rafał, jakie ogromne. Ale czader. Czader. Czadzior. Ojeju, ozbieraj. To. No, takie kompendium wiedzy różnych... fajne, okay. Super. Mega fajne. Ale to... Quidditch przez wieki nie czytaliśmy. Ale to się na notkę niedawno. Zobacz, fantastyczne zwierzęta. Oglądaliśmy, ale nie czytaliśmy. Jakieś inne. Jednoroże. Nie, bo to jest atlas całego tego uniwersum. Aha, no tak, to jeszcze nie jest ta książka, tylko no taki... No tak. Fajne. I z kolorowanką wersja? Nie, no szał. Podróże. W ogóle widziałam gdzieś książkę kucharską. Nieoficjalna książka kucharska. Kuchnia Hogwartu. A tuż obok wpadliśmy do Lego i jest mnóstwo zestawów starego. Tutaj widziałam niedawno, jest bank Gringota. Gigantyczny zestaw. I Quidditch, taki fajny Quidditch. Jak ja mogłam wcześniej z Gretka nie zauważyć? No to... Tu jaki fajny Hogwart. Nie, kalendarz. Jo. Przyjechaliśmy właśnie na Piotrkowską i już za chwilę lecimy do Espresso Patronum, czyli do łódzkiej kawiarni w stylu Harry'ego Pottera. I tam jest boskowy, już raz tam byliśmy. Tak zajrzeć tylko, bo tam chyba coś było zamknięte czy coś, ale można było zajść. Udało nam się zaparkować przy Galerii Łódzkiej, także teraz mamy magiczny spacerek. Już wieczór taki chłodnawy, troszeczkę jesienny, także tym bardziej przyjemnie będzie się teraz rozgrzać. Takie piękne podwórko zawędrowaliśmy. Tutaj jest też hotel, restauracja, stare kino. Dalej są takie piękne, kolorowe parasolki. I na końcu tej uliczki magicznej jest miejsce, do którego zmierzamy. Parasolki. A, fajnie, już muzyczka. Prowadzę. A, pięknie. Mamy na
najbardziej romantyczny kącik przy tym torach. No sami zobaczcie, co za magiczna miejscówka. Zamówiliśmy sobie właśnie głównie magiczne napoje, bo się spóźniliśmy na goferki dzisiaj troszeczkę, ale najważniejsze, że spróbujemy kremowego piwa. Chyba kiedyś w dziurawym kotle w Krakowie próbowaliśmy, ale pewna nie jestem. W końcu piliśmy czy nie piliśmy. W każdym razie muszę uważać, bo tu nade mną jest dementor. Jakby troszeczkę się przyczaił. Pojawiły się magicznie takie pyszności. Mamy tutaj piwko kremowe, mamy popcorn latte i paluchy barbecue, które znikają i się rozpływają nie tylko w ustach Rafała, ale również w kadrze. Na koferki się spóźniliśmy, niestety już kuchnia zamknięta, ale mamy trochę magicznych przysmaków. Trzy, cztery. Za oknem widać jeszcze przepiękny taras, a tutaj cała druga sala akurat się zrobiła pusta, więc możemy pokazać. No magicznie jest, naprawdę rewelacja i jest mnóstwo kącików i fajnych akcesoriów do zdjęć, do filmików, akcentów z filmu i takich różnych smaczków, także warto się rozejrzeć, pospacerować po tym miejscu przy okazji i im się przyjrzeć uważnie. To jest dużo różnych magicznych sekretów. Mega fajne są te tabliczki z czwartej. O, tam nie dotarłam. Dekrety. Dekret espresso patronu. O, wskazane są szaty czarodziejskie, wiara w magię oraz wykonywanie pamiątkowej fotografii. W łazience nie spotkałam jęczącej Marty, ale dowiedziałam się, że jestem poszukiwaną czarodziejką, czarownicą. Tuż przed wyjściem zapytałam pani, czy można zakupić u nich taką żabę. Nie taką, tylko taką czekoladową. Ta jest jakaś dziwna, zaczarowana. I one są z kartami. I kiedyś takie mieliśmy z bratem moim, w sensie. I miałam różne karty, a teraz jestem ciekawa, co tu. Może będzie mieć Dumbledora. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy trening huczniczy. Rafał tutaj wszystko naszykował. Ja udekorowałam i zaraz startujemy. Sprzęty przygotowane, także czekamy na naszych uczników. Dzisiejszy trening ucznicy zakończony, także jedziemy na wybory dzisiaj, bo są wybory. O właśnie. Uwaga, nagram na stół. W drodze na wybory. Cześć. Dowody mamy? Długopisy mamy? No nic, nie ma dowodów. Jesteśmy niewinni. Boże, jaki kolor! Wow. Ale kolor. Odwiedziliśmy już jedną komisję, zagłosowałam razem z babcią, teraz odwiedziliśmy ją do domu jeszcze po krótkiej przejażdżce po mieście i okolicach i teraz jedziemy, a właśnie myślałam, że będzie sklęsarnie, nie? Jedziemy teraz do drugiej komisji, do której przynależy Rafciu. Zobaczcie, i mam długopisy syrenkowe. Tęczowy długopis i idę. No mogło się tak zdarzyć, że kupiliśmy sobie hulajnogę elektryczną, więc właśnie wróciliśmy do domu i rozpakowujemy paczuchę. Co prawda robi się już ciemno i zanim naładujemy hulajnogę, to pewnie będzie też mega zimno na zewnątrz, ale musimy ją dzisiaj przetestować. Ja dzisiaj wymiękam, dla mnie za zimno, ale Rafał jedzie na przejażdżkę. Testujemy, wyruszamy na miacho, zobaczymy, czy wszystko śmiga. Juhu, juhu. Jakby nam było za mało Harry'ego Pottera ostatnio, Rafał właśnie kupił grę. Dotarliśmy do Hogwartu. Dzień później są już wstępne wyniki wyborów. No jeszcze tam się może zmienić, ale bądźmy dobrej myśli. Nie musimy uciekać z kraju na hulajnodze. Chociaż hulajnoga jest super, Rafał testował.